Jak zmienił nas Smoleńsk? Takie oto pytanie stawiamy w telewizji w Polsce.pl w dniu 10 kwietnia, więc to 9. rocznica katastrofy smoleńskiej. Był już w studiu z nami minister Maciej Łopiński, była Maria Dłużewska i w klimacie filmów Marii Dłużewskiej teraz pozostaniemy, bo to swoiste studium rozbicia pewnej wspólnoty narodowej. Tak to przed wejściem na antenę określiliśmy z Markiem Pyzą. To prawda, te filmy, tak jak mówiliśmy w rozmowie z naszym gościem, pokazują najważniejsze momenty, jakie się w Polsce wydarzyły po 10 kwietnia 2010 roku i w tych dniach żałoby narodowej i później. Pokazują, jak Polska pękała, albo właściwie jak była rozbijana, przez kogo. Są fantastycznym świadectwem zarówno tych pięknych postaw, jak i tych gorzkich, tych brudnych, tej pogardy niezrozumiałej właściwie. I dziś na koniec tej godziny w telewizji w Polsce.pl chcielibyśmy wrócić raz jeszcze do tych filmów, pójść wciąż ich tropem, bo znajdujemy w nich właśnie takie węzłowe momenty. Posłuchajmy fragmentu filmu Pogarda i słów Ewy Kochanowskiej o tym, co widziała, jak to odbierała w dniach żałoby narodowej po 10 kwietnia. Jakby to odbierał jej świętej pamięci mąż, był rzecznik praw obywatelskich, dr Janusz Kochanowski. Uśmiecham się, bo wydaje mi się, że mój mąż był zachwycony. On bardzo lubił takie momenty przełomowe, bo wtedy po latach albo miesiącach jakiegoś przygnębienia związanego z rozczarowaniem społeczeństwem, nagle mówił, że jednak są ludzie... No, że są ludzie. O, tak bym powiedziała. Myślę, że gdybym miał okazję to widzieć, to byłby zadowolony i dumny. Jeżeli państwo się kiedyś zastanawiali, jak rodziny smoleńskie odbierały to, co działo się po 10 kwietnia pod pałacem, no to mimo tej tragedii oni naprawdę widzieli to, jaka wspólnota tam się zawiązała. Niestety to nie był proces, to nie była sprawa trwała, to wszystko zaczęło się rozbijać, to życie rodzin smoleńskich zaczęło się komplikować, o czym w filmie Pogarda Marii Dłużewskiej mówi również Magdalena Merta. Posłuchajmy. Poczucie bezsilności to pewna stała, która nam towarzyszy. Zdajemy sobie sprawę z własnej niemocy w starciu z tą potężną polityczną machiną. Ale też mamy poczucie, że siła jest po prostu w polskim narodzie. Najbardziej doświadczoną ze wszystkich rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej bez wątpienia była Ewa Błasik, wdowa po dowódcy sił powietrznych, generale Andrzeju Błasiku, bo to na nim skupiła się największa nienawiść. On padł ofiarą największego kłamstwa. Państwo polskie niestety i ówczesne władze państwa polskiego pozostawiły i pamięć generała, i wdowę po nim zupełnie samą. Krwi dowódcy sił lotniczych znaleziono alkohol etylowy. Nie chodzi o honor, nie jest ważny mundur, nie jest ważny człowiek, nie jest ważny polski generał. Pewne interesy tutaj się rozgrywają. Mój mąż stał się obiektem dla każdego wygodnym do zwalenia swoich jakichś tam pewnie niedociągnięć czy niedopełnień. Do pójścia w świat tak obrzydliwego, zmanipulowanego dokumentu, pseudodokumentu właściwie. Nie potrafię tego pojąć. Nie rozumiem zachowania polskiego prezydenta, obecnego polskiego prezydenta, zwierzchnika sił zbrojnych, że przygląda się temu wszystkiemu i nie wspiera mojej
walki o godność i honor mojego męża. A przecież też w którymś momencie był ministrem obrony narodowej i mój mąż również pracował na sukcesy tego ministra. Najważniejsze było to, że podjęto próbę lądowania w warunkach klimatycznych, widoczności czy braku widoczności, których absolutnie ta próba lądowania nie powinna mieć miejsca. I radziłbym nie szukać jakichś ekstra nadzwyczajnych wytłumaczeń, bo niestety w moim przekonaniu sprawa jest w sposób arcybolesny, no prosta. Jak do tego wszystkiego doszło, jak ten hejt wylewał się z mediów, widzieli państwo przed chwileczką, ale też rodziny smoleńskie doświadczyły tego wszystkiego na własnej skórze, o czym naprawdę w przerażających słowach opowiada Jacek Świat. Posłuchajmy. Pewien przełom przyszedł po uroczystościach związanych z półrocznicą tej katastrofy. Idąc pod tablicy Władka Stasiaka na Plac Solny, musieliśmy przejść przez rynek. I tam spotkałem się po raz pierwszy z rzeczą niebywałą, z drwinami, z okrzykami, nawet z próbą wywołania jakiejś fizycznej agresji wobec nas idących zwartą grupą z flagami. I słyszałem już po powrocie do domu relacje z tych uroczystości w Smoleńsku, z udziałem pań prezydentowych, że uroczystość była piękna, podniosła, że przeżyli tam dobre emocje. A ja tego dnia przeżyłem emocje niedobre, złe, gorzkie. I ze zdumieniem prześledziłem tę drogę, którą przebyliśmy od tych chwil, gdy tłumy ludzi witały kondukty pogrzebowe, do tego momentu, kiedy jacyś młodzi ludzie próbowali nas zedrzeć tam pod tablicą pamiątkową mojej żony. Strasznie się ta Polska zmieniła. Wszystkie te fragmenty, które państwo słyszeli przed chwilą, pochodzą z filmu Marii Dłużewskiej i Anny Lichockiej Pogarda. Rzeczywiście to taki najbardziej drastyczny obraz tego, co działo się po 10 kwietnia. No może nie od razu po 10 kwietnia, ale dosyć szybko to przełamanie, to rozłamanie tej wspólnoty narodowej nastąpiło. I bardzo byśmy chcieli, aby ta wspólnota kiedyś została sklejona, ale mamy bardzo poważne wątpliwości, czy to jest w ogóle możliwe, bo wszystko zaszło już tak daleko, że chyba pewnych procesów nie da się odwrócić. A chcieliśmy państwu dziś przypomnieć tamten czas, żałoby narodową, i pokazać, od czego to się wszystko zaczęło, jak wyglądało na początku i co złego się z nami stało. I na koniec pożegnać chcieliśmy się teledyskiem, jednocześnie taką impresją zawierającą wiele bardzo ważnych, kluczowych dla tamtego czasu scen, czyli suplikacji Święty Boże w wykonaniu Andrzeja Dziubka, utworu, który znalazł się w filmie Mgła. Dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia. Pamiętajcie o ofiarach Smoleńska.
prosimy, przepuść nam Panie. My grzeszni Ciebie Boga prosimy. Nad nami.